Jacek, kolejne zwycięstwo. Co prawda jeszcze dziś awansu nie świętujecie, ale zwycięstwo się liczy, kolejne w tym sezonie i wciąż AZS bez straty punktów. Tak, no mówiliśmy sobie w szatni już przed meczem, że musimy się skupić na tym meczu, nie patrzeć na to, co się dzieje w drugiej hali w Gdańsku. Tak naprawdę nikt z nas wyniku nie znał. Uczyliliśmy przed meczem zawodników, żeby nie skupiali się, żeby nikt nie sprawdzał wyników. Cieszy zwycięstwo, na pewno chcieliśmy tutaj świętować już ten awans. Niestety miejmy nadzieję, że uda nam się to w Białymstoku. Dzisiaj jednak kolejny mecz, który gdzieś tam był do końca emocjonujący. Kolejny mecz, w którym no, nie zagraliście tak, żeby przeciwnik już gdzieś tam pod koniec meczu nie miał nic do gadania. Tutaj znów ten wynik, no, 2-3 bramki, to jednak w futsalu nie jest aż tak dużo. Tak, tylko że nie graliśmy dzisiaj też z drużyną, która jest słaba. Konstrukt jest drużyną, która jest już budowana ładnych parę lat. Widać efekty tego, bo grają typową piłkę futsalową. Myślę, że ta drużyna za rok, może za dwa będzie się liczyła już do awansu do Ekstraklasy. Porażka w meczu w Gdańsku no na pewno nie jest powodem do wstydu, ale mogliście tutaj powalczyć o punkty. AZS nie odskoczył wam jakoś tak i nie robił tutaj takiej przewagi, żeby nie można było powalczyć tu o punkty. Zgadza się. Ja myślę, że my się pokazaliśmy chyba jako jedna z najlepszych drużyn tutaj, która się zaprezentowała w Gdańsku na tej hali. Dobrze zaczęliśmy ten mecz. No ale się nie ustrzeliliśmy też błędów. Uniwersytet ma bardzo dobrych zawodników na poziomie ekstraklasowym, nie ma co ukrywać. Gdzie zasłużenie, ja życzę im tego awansu, to brakuje tylko tego jednego zwycięstwa, czy nawet nie zwycięstwa, chyba remisu. No i tym nas przewyższali. Ta pierwsza połowa była, tak jak mówię, dobra w naszym wykonaniu. Mieliśmy też swoje sytuacje. Ale to doświadczenie, tak jak mówię, tych zawodników przewyższyło nas po prostu. A w drugiej połowie już też, jak broniliśmy, Uniwersytet dalej miał inicjatywę i jakoś tak nie mieliśmy świeżości takiej, żeby dobrze kontratakować. Potem jak wszedłem nawet na przewagę, już tak, no to nie było te takie szybkie tempo, gdzie mogliśmy im zagrozić. Konstrukt w tym sezonie właściwie no już nie ma większych szans na miejsce barażowe. Spadek raczej też w grę nie wchodzi. Ogrywacie się znowu, bo tutaj słyszałem takie głosy, że gdzieś myślicie o tym, żeby w przyszłym roku może nawet powalczyć o Ekstraklasę. Tak, nie ukrywamy. My, zawodnicy, trenerzy i działacze, że w następnym sezonie będziemy walczyć o ten awans. Na pewno musimy się wzmocnić. To jest potrzebne nam, bo tymi zawodnikami, którymi gramy w tej chwili, myślę, że potrzebna jest jakaś nowa jakość do tego zespołu. W tym sezonie tak, ogrywamy się, raz lepiej, raz gorzej nam to wychodzi, wiadomo, ale idziemy cały czas do przodu. Wojtek, kolejne zwycięstwo, już tutaj szampany się mroziły, ale koledzy z Politechniki nie pomogli, ale z tego, co mówił Jacek Burglin, nie patrzyliście w ogóle na to, co się dzieje w hali niedaleko stąd, tylko celem były 3 punkty, no i to się udało. No zgadza się, no tutaj rzeczywiście nie chcieliśmy tego wiedzieć, bo zaraz by się zaczęło jakieś obliczenia i jakaś kalkulacja może w grze albo coś w tym stylu, więc patrzyliśmy tylko na siebie, chcieliśmy kolejny mecz wygrać. Lubawa to jest taki, tak powiem, niewdzięczny przeciwnik, całkiem nieźle poukładany, coraz lepiej grający. No i tutaj cieszę się, że tym bardziej, że ten mecz się poukładał nam w miarę w pierwszej połowie. W drugiej na początku powinniśmy odskoczyć, zamknąć ten mecz. To się nie udało i nerwówka trochę do końca. Ale w końcu zwycięstwo i dopisujemy kolejne 3 punkty, walczymy dalej. Właśnie, ta bramka no teraz po twojej prawej stronie jest chyba jakaś zaczarowana. Dominik Depta z 20 cm parę meczów wcześniej nad poprzeczką. Teraz Mateusz Cyman w analogicznej sytuacji sobie podżonglował piłkę. Gdzieś tej skuteczności chyba w tych sytuacjach brakuje. No w Ekstraklasie, trzeba przyznać, nie będzie tylu sytuacji i będzie chyba trzeba to wykorzystywać. No zgadza się. No tutaj, tak jak mówiłem, te sytuacje na początku tej drugiej połowy powinniśmy rzeczywiście ten mecz już poukładać i już się skończył tak naprawdę dla rywali. Nie byłoby żadnego wycofywania bramkarza, podejrzewam. No a tak to mówię, no musimy pracować dalej nad skutecznością. Mateusz był skuteczny przez kilka ostatnich meczów i z tego się cieszę. Mam nadzieję, że jeszcze pokaże w tym sezonie swoje umiejętności. No i cóż, no pracujemy dalej.
Mamy teraz ciężki wyjazd do Heliosa, nie w pełnym składzie, więc tym bardziej musimy jeszcze ciężej pracować, żeby tam wygrać.